Witam was serdecznie w nowym odcinku na kanale Lakardum. Tym razem odcinku, w którym będziemy sobie oglądać i komentować zupełnie nowy odcinek programu Sekrety Rodziny. Ale spokojnie, nie wychodźcie jeszcze. Podobno ten odcinek jest ciekawy, bo jest o kryminalistyce i o zbrodni. Nie wiem, jak inaczej jeszcze określić tą rzecz, żeby nie powiedzieć tylko słowa morderstwo. Bo od razu algorytm YouTube'a to wykryje i da żółtego dolara. Odcinek jest o zasypianiu na wieki? Seryjnym zasypianiu na wieki. Rozumiecie, o co chodzi. I w tym odcinku sprawdzimy nasze zdolności kryminalistyczne, detektywistyczne, bo ja tak cały czas się chwalę o tym, że o, studiuję kryminalistykę, ja jestem taki mądry, hurdur, hurdur, hurdur. Ale nigdy wam tego nie udowodniłem, no nie, że jestem mądry, że mam jakieś takie zdolności detektywistyczne. Więc w dzisiejszym odcinku postaram wam się to udowodnić i wiecie, i w ciągu 5 sekund odcinka wskażę wam osobę winną. Zapraszam! Macie to też tutaj w rogu ekranu mojego nowego Instagrama, zapraszam was serdecznie na niego, kocham was z tego serduszka. Oglądajmy! 17-letni Bartek Dymek mieszka wraz z rodzicami w małej miejscowości. W ostatnim czasie domową atmosferę przerywają coraz częstsze kłótnie między ojcem a matką chłopaka. A, chwila, stop, stop, miałem powiedzieć, kto to zrobił. Ja to zrobiłem! Byłem taki pewny moich zdolności detektywistycznych, tylko dlatego, że wiedziałem od początku, że ja to zrobiłem. Uciekajcie, dzieci, Lakardum poluje, o nie! Podobno nie poluje na dzieci, które dają łapkę w górę i subskrypcję. Czytałam w gazecie, że dzisiaj otwarcie nowego dyskontu. Może pojedziemy tam wszyscy razem po obiedzie? Ach tak, otwarcie nowego dyskontu, którego nazwy nie możemy prawnie powiedzieć. Ja odpadam, już się z Eweliną umówiłem. No trudno, pojedziemy bez ciebie. Ja też nie mam ochoty nigdzie jechać. Ale nie rozumiem, w czym problem. Zajmie nam to najwyżej godzinę. Droga już jest przejezdna, nie będzie problemu z dojazdem. Nie mam ochoty i kropka. To jest twoje ostatnie zdanie i koniec, a to czego ja chcę w ogóle się nie liczy. Żona pół dnia spędza na robieniu obiadów dla syna i dla męża, następne pół dnia spędza na zajmowaniu się ogniskiem domowym, sprzątaniu i tak dalej, ale jak chcę pojechać na zakupy, to no. Nie ma zakupów, nie wolno. Ile razy cię o coś poproszę, ty odmawiasz, zaczynam mieć tego dosyć. Rozumiem, że nie zjem spokoju obiadu. A czy moglibyście przestać? Bartek ma rację, nie powinniśmy się przy nim kłócić. Nie powinniście się przy Bartku kłócić, jakby był dzieckiem. On tutaj ma 20 ileś lat, on już ma wywalone w to wszystko. Teraz to się rozwiedźcie po prostu. Mam takie dziwne przeświadczenie, że większość małżeństw w Polsce są jeszcze razem tylko dlatego, bo wiecie, bo wypada tak. Albo dlatego, że bo dziecko jest małe i nie chcą się rozwodzić i nie chcą dziecku psuć życia. Nie wiem, że tylko moje wrażenie takie jest. Czy tylko ja wierzę w prawdziwą miłość i małżeństwo z miłości? Sama zaczęłaś. Zawsze musisz robić raban z byle powodu. Raban, tak? A ty nie możesz chociaż raz zrobić tego, to, o co ja cię poproszę? Jezu! Raban robię, a ty nie możesz chociaż raz zrobić to, o co cię proszę? Ale Matylda, zrobiłem to, o co prosiłaś. Podałem ci sól, tak? No to jest jakby limit tego, co mogę dla ciebie zrobić w tym miesiącu. Dobra, ja mam dość. Wychodzę, idę się przejść. Nie byłam dumna z tego, że kłócę się z Michałem przy synu. Nie powinien widzieć rodziców w takich sytuacjach. Miałem już dość tych wszystkich kłótni rodziców. Oni twierdzą, że ten mężczyzna z wąsem ma 17 lat! O, panie! O, chyba było mało chętnych osób do tej roli, skoro musieli wziąć kolesia, który wygląda na 30. What the fuck, to ja już bym młodzika wyglądał w tej roli. Od dłuższego czasu nawet nie zjedliśmy w spokoju obiadu. Cały czas na siebie naskakiwali. Po burzliwej sytuacji w domu, Bartek spotkał się ze swoją dziewczyną Eweliną. Para wybrała się na spacer do pobliskiego lasu. Przykre, że twoi rodzice ciągle się kłócą. Ach tak, Ewelina, kobieta pod 30. Ewidentnie w tym serialu ma 12 lat. Cześć Aniu, tu Wojtek. Też mam 12 lat. Nie powinni robić tego przy tobie. Wiem, jest już tak od tygodni. Serio tego dość. The fuck! Sprawdzę jeszcze raz, masz nie wierzę. What the fuck? 17 jest napisane. Co? No ale o co im może chodzić? Sam nie wiem, kłócą się o byle co. No, mówiłeś im, jak się z tym czujesz? Może przestaliby to robić, gdybyś im powiedział? Czasem mam wrażenie, że jakbym zniknął, to by nawet tego nie zauważyli. Weź nawet tak nie mów. Na pewno by się martwili. Spokojnie, żartuję przecież. Mam wrażenie, Bartek, że ty powinieneś zniknąć. Jak się już ma te 30 lat, to już chyba trzeba się wyprowadzić z domu od rodziców, no nie? Co, co? Idziemy z wersją, że on ma 17? No niech będzie, okej! Okay. Kłótnie rodziców doprowadzały mnie do szału. Musiałem często wychodzić z domu, żeby zaznać odrobiny spokoju. O Jezu, co to? Oj, to ja, przepraszam bardzo. Przepraszam, fasolkę jadłem. Żarty z pierdów, w tym się stał ten kanał. Że jakieś zwierzę. Zobacz, tam coś jest. Faktycznie. Co to jest? O cholera! Uważaj, bo gryzie! Ludzka ręka. O Boże. Co robimy? Nie no, Bartuś, głupio się pytasz, co robimy. Zrób ja w każdym serialu detektywistycznym. Podejdź, kucnij, weź taką kropelkę tam krwi leżącą, palcem nią przejedź.
krew. Tak wszyscy policjanci na miejscu zbrodni robią, zaufajcie mi. Sorry, ale trzeba się upewnić, okej? Bo może to jest sok malinowy leżący przy odciętej ręce w środku lasu. Istnieje taka możliwość? Byłem przerażony. Pierwszy raz w życiu widziałem trupa. Dobrze, że była Ewelina i zadzwoniła na policję. Ja nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić. Niedługo po zgłoszeniu policja przyjechała na miejsce zdarzenia. Bartek poinformował również rodziców. Czy w jakikolwiek sposób dotykaliście ciała przed naszym przyjazdem? Nie, baliśmy się podejść. No nie no, Bartuś, tylko sprawdzasz, to jest krew! Jak mówiłam, zadzwoniliśmy od razu, jak zauważyliśmy co. Nic więcej. A jak poznaliście, że to martwy człowiek? No panie policjancie, ta ręka odcięta leżała w trawie w lesie. Domyśliliśmy się jakoś, że raczej żywa to ona nie jest. Myśleliśmy, że to zwierzę, więc podszedłem i zobaczyłem tę dłoń. Nic wam się nie stało? Odetchnąłem, jak zobaczyłem mamę. Cała ta sytuacja była nerwowa. Boże, kochani. To okropne. Czy musi pan przesłuchiwać te dzieci tuż przy ciele? Właściwie dla państwa będzie jeszcze tylko jedna informacja. Zostaniecie wezwani w celu spisania zeznań. Jeszcze chcecie męczyć te biedne dzieci? Nie dosyć dzisiaj przeszły? Takie są procedury. Biedne dzieci? Pani sen ma 30 lat. 17 ma? What the fuck? Dojrzewanie mocno go pierdzielnęło. Czy wiadomo już, kto jest tam zakopany? Michał. Nie przy dzieciach. Nie możemy udzielać takich informacji. Czy w takim razie mogę zabrać dzieci do domu? Tak, proszę iść. Chodźcie, pojedziemy, napijemy się gorącej herbaty. Może Michał odwiezie cię do rodziców. Na pewno już się niepokoją. Właściwie rodzice wyjechali. O, naprawdę? No to jedziemy do nas. Chodźcie. A tam zepsuli według mnie. Ja na ich miejscu, zanim bym wezwał policję, to bym sprawdził, czy ten truposz nie ma jakichś, nie wiem, banknotów w kieszeni. Hej. Zanim zaczniecie wyzywać, pomyślcie. Ja mu się już nie przydadzą. Rodzina wróciła do domu. Alina wciąż przeżywa to, co spotkało Bartka i Ewelinę. Bartek, jeżeli czujesz taką potrzebę, powiedz mi. Może zapiszemy cię do jakiegoś psychologa? Psychologa? Przecież chłopakowi nic się nie stało. No nie no, stary, no przecież codziennie się widzi martwe ciała w lesie, no nie? Nic mu nie będzie. No, wszystko jest w porządku, radzę sobie. Kto w ogóle mógł zrobić coś takiego? Na pewno jakiś wariat. Nikt normalny by tego nie zrobił. Ciekawe, czy zabił tylko raz. Może seryjny morderca. Ale nie mów tak, wystarczy, że jednej biednej osobie się coś stało. Nie ukrywam, temat morderców bardzo szybko zaczął mnie interesować po tym wydarzeniu. Bardzo mnie ten temat zaczął interesować, sam postanowiłem zamordować. Ale złapił tego, co to zrobił, prawda? Na pewno, kochana. Nie liczyłbym na to. Policja tutaj jest beznadziejna. Miną lata, zanim czykolwiek się połapią. No, witam w Polsce. A kogo tam do nas niesie? Zobaczę. Pan Michał Dymek? Tak. Jest pan zatrzymany w charakterze podejrzanego o zabójstwo Władysława Zdroja. Za to o co chodzi? A no, to jakaś pomyłka, co wy robicie? Co się tu dzieje? Zostawcie go! Proszę pani, proszę nie przeszkadzać. Ale nie możecie go zabrać, on jest niewinny. Ale nie możecie go zabrać, on jest niewinny! A nie, to jak pani tak mówi, to dobra, to puść pana, rozkuj go! Wszystko stało się tak szybko. Nie wiem, dlaczego aresztowali mojego męża. Nie bałem się. Wydawało mi się, że to, co robili, było standardową procedurą. Standardowa procedura, panie Michale, zgadza się. Przecież regularnie policja wchodzi do domów ludzi, skuwa ich i zabiera na komisariat. Mnie w tym tygodniu już 3 razy tak skuli. I to wcale nie jest związane z tym, że grożę ludziom nożami na ulicy. To wcale nie jest z tym związane. Ej, dobra, ale żeby nie było. Ten nóż tutaj leży na tym biurku, dlatego że mam drugi kanał unboxingowy, gdzie otwieram paczki od widzów i często się przydaje przy tych paczkach, żeby je otworzyć i tak dalej, okej? Ja nie morduję! Jeszcze! A jakbyście chcieli zobaczyć ten drugi kanał, to się nazywa Limonka. Link macie w opisie. Całą noc Bartek wraz z matką nie mogli zmrużyć oka. Od rana w napięciu czekają na telefon od Michała. Mamo? Tak? A co jeśli jednak tata miał coś z tym wspólnego? Nie. Twój ojciec nigdy na nikogo ręki nie podniósł. Nie, Bartuś, spokojnie, to jest niemożliwe, że twój tata miał z tym coś wspólnego. Gdy to się działo akurat, to my z twoim tatą napadaliśmy na bank. Halo? Dzień dobry, czy rozmawiam z panią Aliną Dymek? Tak, przy telefonie. Pani Alino, proszę przyjechać z synem na komisariat w celu złożenia zeznań. Jeśli można, to jak najszybciej. Dobrze, oczywiście. Zbieraj się, musimy jechać. Coś się stało? Nie wiem. Coś się stało, mama? A nie, no pan policjant dzwonił, mówił, że im się znudziło pałowanie starego, żeśmy go odebrali sobie. Bartek i Alina dojechali na komendę. Liczą, że dowiedzą się, kiedy Michał zostanie zwolniony z aresztu. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo, siadajcie. Na Boga, co z moim mężem? On nic nie zrobił. Spokojnie. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Ale na razie proszę odpowiedzieć na kilka moich pytań. Dobrze, oczywiście.
Czy mówi pani coś nazwisko i imię Władysław Zdrój? Oczywiście, to sędzia, każdy go tutaj zna. Zgadza się, a czy pana Michała łączyło coś z panem Zdrojem? Nie no, co pan tutaj sugeruje, że mój mąż zamordował tego Władysława Zdroja? To jest niemożliwe, niemożliwe. To prawda, czasami się budziłam w nocy i widziałam, że on przez sen gada, przez sen tak krzyczy tak: zabijecie Zdrój, zabijecie! Ale poza tym to nic takiego nie wskazywało na to, że mój mąż mógł mu coś zrobić. Absolutnie. Jakieś pół roku temu, jak niedawniej, Michał odwoływał się od postanowienia sądu. Chciał wyciąć drzewo na działce, ale sędzia, pan Władysław, mu na to nie pozwolił. I to rozzłościło pana Michała? No jak każdego na jego miejscu. Uważał, że wyrok nie jest sprawiedliwy i nie zgadzał się z nim. No cóż, to pozostaje jeszcze jedna kwestia. Czy którejś z was rozpoznaje tę zapalniczkę? Tak, to jest zapalniczka taty. Dostał ją na urodziny. To jest zapalniczka? To wygląda jak ajkosik. Ja wiem! To ta żona jest winna, ta pani Alinka. Alinka kupiła ajkosika Michałowi. Liczyła na to, że ajkosik powoli, ale stanowczo, będzie zabijał Michałka i w ten sposób go zamorduje, tak? Takie długoterminowe morderstwo. Smord, pani Alinko, smord! Jakby chciała pani jeszcze męża szybciej wykończyć, to można mu zwykłe papieroski też kupować. Podobno malboraski dobrze w płuco dają. Długoterminowe morderstwo. Czemu nikt na to nie wpadł? To jest genialne po prostu. Chociaż nie, zmieniam zdanie, wpadli na to. Czytałem o sprawie kobiety, która truła swojego męża, dosypywała mu jakąś tam truciznę do zupy. Tylko niestety za małą dawkę mu dosypywała i przez długi okres czasu mu dosypywała tą truciznę, że ten mężczyzna jadł tą zupę z tą trucizną przez parę miesięcy, aż jego organizm się przyzwyczaił do tej trucizny i ta trucizna przestała go truć i on nic mu nie było, nie była w stanie go zamordować. To jest prawda, wygooglujcie sobie, była taka historia. Zapalniczka została znaleziona przy ciele Denata. O mój Boże, słyszeliście to? Zapalniczka została znaleziona przy ciele Denata. Czy potrzebujecie jeszcze jakiegokolwiek innego dowodu na to, że palenie zabija? To jest szczyt mojego humoru, już lepiej po prostu nie będzie. Czy ja mogę prosić państwa, żebyście poczekali parę minut na korytarzu? Czy coś się stało? Proszę bardzo. Chwileczkę, ale co z moim tatą? Proszę, poczekajcie. Chyba mamy prawo wiedzieć. Tak, oczywiście, za chwilę się dowiecie. Dobrze, ale poczekamy na zewnątrz. Oczywiście. Proszę poczekać. Bałem się, że mój ojciec w coś się wpakował. Zastanawiało mnie, kim jest ta kobieta, która przerwała nasze spotkanie. Może usiądziesz? Nie, denerwuję się. Wszystko będzie dobrze. Motywacja, prawość, uczciwość. Boże. A ty się nie martwisz? Martwię się, ale zaczynam się zastanawiać, czy ojciec nie miał czegoś wspólnego z tą sprawą. Mówisz o tym morderstwie? Poważnie? A jak inaczej wytłumaczysz tę zapalniczkę znalezioną przy zwłokach? Nie wiem, może ją zgubił, pożyczył. Mamo, tata nie może pójść siedzieć za głupią zapalniczkę. Na pewno jej nie pożyczał. A co jeżeli faktycznie... Tata nie jest mordercą! Mama, tata nie jest mordercą! Jest seryjnym mordercą! Pani Alino. Pani mąż zostanie dzisiaj wypuszczony. Oj, dziękuję bardzo. To nie mnie państwo dziękujcie, tylko pani Mirelli. To ona wstawiła się za wami. Co to jest za kobieta? No to jest wdowa po panu Władysławie Zdroju. No bo tak jest w prawdziwym życiu. Zapamiętajcie, kochane dzieci. Przestępstwo morderstwa, najpoważniejsze przestępstwo, jakie jest po prostu, może po prostu zostać tak anulowane, przerwane, jeżeli wdowa po zamordowanym stwierdzi, że nie, ta osoba tego nie zrobiła. Anulujcie śledztwo. I wtedy panowie policjanci anulują śledztwo i tyle. Wszyscy szczęśliwi i do domku. Fajrancik o 13:00. Byłam w szoku. Zawdzięczałam wyjście mojego męża z aresztu jakiejś obcej kobiecie. Na dodatek była to żona zmarłego. To wydawało się bardzo dziwne, ale uznałem, że powinniśmy jej podziękować. Dobrze. Dobrze, to tak, oczywiście. Pani Mirello, przepraszam, o co chodzi? Nie wiem, co powiedziała pani śledczemu, ale mój tata wychodzi na wolność. Chcielibyśmy podziękować. To nic takiego. To na pewno nie dla nas. Myślałam, że mąż zostanie dłużej w areszcie, także jesteśmy bardzo wdzięczni za pani pomoc. A pani jest żoną Michała? Tak, oczywiście. No cóż, to proszę przekazać mężowi, żeby się trzymał z dala od kłopotów. Nie rozumiem. Ja już nie mam więcej czasu. Spieszę się. Przepraszam, ja nie mam czasu. Co prawda, mój mąż został zamordowany, ale ja mam kosmetyczkę za 5 minut, dobrze? No, więc żegnam, pa pa. Ta pani ma swoje priorytety na miejscu. Dziwna kobieta. Dziwna, nie dziwna, pomogła tacie, to się liczy.
rację. Chodź, wracamy po niego. Najśmieszniejsze będzie to, jak się okaże, że pan Michał wcale nie chce wyjść z aresztu, bo tam bozą kolegów, gadają sobie o wędkarstwie, meczyk w telewizorku leci, wszyscy zadowoleni, nie ma żony w pobliżu, no po prostu żyć nie umierać. No! Ta kobieta wydała mi się jakaś dziwna. Oschła i patrzyła na mnie z wyższością. Pani Alinko, przepraszam, że ja pani znowu przerywam, no ale nie może pani tak oceniać ludzi normalnymi standardami, biorąc pod uwagę to, że 2 dni wcześniej zamordowali jej męża. Oczywiste to jest. Po wyjściu Michała z aresztu, rodzina wraca do domu. Cieszę się, że już po wszystkim. Ja też. Wiem ci, że ta policja tutaj jest beznadziejna. To jakiś absurd. Aresztowali cię z powodu zapalniczki? Idioci. Jakiś absurd. Aresztowali cię z powodu zapalniczki? Zapalniczki, która miała grawer na sobie. I to była jedyna taka zapalniczka na świecie należąca do pana Michała, która została znaleziona przy ciele martwego kolesia. No to chyba wiadomo, że go zatrzymali, no nie? Jakby nie chcę się czepiać, ale to chyba oczywiste, że pana Michała wtedy trzeba przesłuchać, tak? To nie jest zapalniczka Big, że można leżeć do każdego. Dobrze pojawiłaś tam ta kobieta. Gdyby nie ona, nie wiadomo, jeszcze by cię trzymali. Jaka kobieta? A właśnie, miałam się pytać. Ma na imię Mirella. Znasz? Nie kojarzę. To dziwne, bo ja mam wrażenie, że ona znała ciebie. Jak to? No, mówiła o tobie po imieniu i w dodatku od razu odgadła, że jestem twoją żoną. Co ta kobieta ma wspólnego z moim wyjściem z aresztu? Ona cię wyciągnęła. Naprawdę? Weszła do gabinetu śledczego, porozmawiała z nim, no i później wyszedłeś. Powiedziała panu policjantowi, no, no! I pan policjant posłuchał. To żona tego nieboszczyka z lasu, na pewno jej nie znasz? A, wiem, która. Poznałem ją jakiś czas temu. A, no tak! Ja wiem, która! Zdradzałem ciebie z nią! Tyle ich jest, że mi z głowy wypadło. Ojciec się dziwnie zachowywał, jakby był przerażony. Dlaczego tak w ogóle się aresztowali? Przecież to jest absurd! Mówiłem już, ten... Policja jest tu niekompetentna. Gdyby nie ta zapalniczka, pewnie nie doszłoby do żadnego aresztowania. Mówiłem ci już, synek, policja tutaj jest niekompetentna. Gdyby byli kompetentni, to zatrzymaliby mnie już 30 lat temu, gdy dopiero zacząłem mordować! A skąd się wzięła tamta zapalniczka? Nie wiem. Może pożyczyłem ją tej kobiecie jakiś czas temu. Zapomniałem o niej. Wiecie, jak te zapalniczki ciągle się gubią albo przechodzą z rąk do rąk. Byłem pewien, że wypuścili mnie przez brak dowodów. Dopiero potem dotarło do mnie, że to Mirella pomogła mi wyjść na wolność. Nie rozumiałem tego. A nie, Bartuś, bo ty nie rozumiesz, bo według tego programu to masz 7 lat. To ci wytłumaczę. Gdy tatuś i mama się nie kochają, to tatuś idzie do innej pani i ją kocha. Najpierw ojciec mówił, że nie pamiętał tej Mirelli, a później pamiętam nawet to, że dał jej zapalniczkę. To było dziwne. Po powrocie do domu Alina poprosiła męża i syna o pojechanie po zakupy. Pytanko, czy pani Alinka w końcu pojechała do tego dyskontu, którego nazwy nie możemy powiedzieć? To jest prawdziwe pytanie, nie jakieś martwe ciała w lesie. Kogo to obchodzi? Czy ona pojechała do tego sklepu? Tato, możemy porozmawiać? Co się stało? Mam taką myśl w głowie. No? Ta cała Mirella, wy się długo znaliście? Nie, a czemu pytasz? Nie wydaje ci się to dziwne, że ci pomogła pomimo śmierci męża? No też się nad tym zastanawiam, ale to chyba dobrze, że pomogła. No niby tak, ale zastanawia mnie ta sytuacja. No to nie zastanawiaj się nad tym zbyt długo, było, minęło. A tego jej męża znałeś? Nie, no tyle co widziałem go w sądzie. Faktycznie, ta sprawa z tym drzewem, nie pozwoli ci go wyciąć. Dupek. Kiedy zwali nam na głowę, to będzie jego wina. A zresztą teraz to już bez znaczenia. Czyli chwila, wróćmy jeszcze na sekundę. Teorią policji było to, że ten sędzia nie pozwolił panu Michałowi ściąć drzewa. I dlatego pan Michał zabił tego sędziego? Trochę mała stawka, żeby ryzykować zamordowanie kogoś, no nie? Chociaż z drugiej strony, na moich zajęciach z kryminalistyki, bo ja studiowałem kryminalistykę! Już nie studiuję, już skończyłem, jak coś to studia skończyłem. To właśnie na jednych zajęciach pan profesor opowiadał nam o przypadkach, jakby z którymi się zetknął, gdzie o taką najmniejszą możliwą stawkę mordowano ludzi. I opowiedział nam taką jedną historię o takim zdarzeniu, gdzie tam pracował akurat, bo tam zbierał odciski palców z tego zdarzenia, coś tam, gdzie było dwóch braci alkoholików, którzy się upili wieczorem, rano się obudzili na kacu i jeden brat poprosił drugiego brata o to, żeby on poszedł po piwo. Na wiecie, na tego klina? To się nazywa klin? I ten drugi brat powiedział, że on nie pójdzie po piwo na klina. I ten pierwszy brat go zadźgał wtedy. Czyli dosłownie zabił swojego brata za to, że nie poszedł po piwo, które jest warte 3 złote. Wow, ale ten kanał na kartym jest fajny i edgy! Gadamy o morderstwach, wow! Oglądajmy dalej. Albo dajcie łapkę w górę i subskrypcję. To też możesz je zrobić. Zachowanie ojca nie dawało Bartkowi spokoju. Po powrocie do domu poszedł z Eweliną na spacer, by na osobności porozmawiać z nią o swoich wątpliwościach. To miłe ze strony twojej mamy, że się tak przyjmuje. Spędzamy dzięki temu więcej czasu. No pewnie. Dobrze, że już wyjaśniła się ta cała sytuacja. Też cieszę. Niby co się wyjaśniło? Nie złapali przestępcy jeszcze. I dobrze, nigdy mnie nie złapią!
Tylko cały czas nurtuje mnie pewna sprawa. Jaka? Ta cała Mirella, nie wydała ci dziwna? Dlaczego? Przecież pomogła twojemu tacie. No niby tak, ale zawsze jak o niej wspominam ojcu, to on się dziwnie zachowuje. Ale daje sporo do myślenia. Wydaje mi się, że za dużo myślisz. Powinieneś odpocząć. Bartuś, nie myśl tyle. Mamy po 6 lat, okej? Okay? Chodź się pobawimy w piasku. Dobrze, panie reżyserze? Dobrze, zagrałem, że mam 6 lat? Dobrze, okej? Okay? Uff. Poczekaj. To mama. No hej, co jest? Bartek, gdzie jesteś? Z Eweliną w lesie na spacerze. Natychmiast wracaj do domu. Coś się stało? Wydajesz się być zdenerwowana. Wracajcie jak najszybciej. Znaleźli kolejne... Co kolejne? O co chodzi? Znaleźli kolejną ofiarę. Kolejna osoba zabita. O Jezu, mamo, już wracamy. Bardzo cię proszę, pospieszcie się. Tak, jasne. Co się stało? Znaleźli kolejne zwłoki. Musimy iść. Co? Chodź! Szybko! Robiło się coraz poważniej. Znaleziono kolejne ciało, co sugerowało, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. No stary Michał zasmakował w morderstwie i teraz będzie więcej tego robił, no. Najgorzej. A mi się to nie podoba, bo to jest ewidentnie mój teren. To ja tutaj morduję, okej? Okay? Michał, idź sobie stąd. Idź stąd. Po telefonie od zdenerwowanej Aliny, Bartek z Eweliną jak najszybciej wrócili do domu. Jak dobrze, że jesteście. Martwiłam się o was. Matka jak zwykle panikowała. Spokojnie, jest środek dnia. Nic by nam się nie stało. Tego nie wiesz. Nie wiadomo, jak tamte osoby zostały... No wiecie. No oglądałaś się filmów. A wiadomo, kto jest drugą ofiarą? Niestety tak. Prawdopodobnie to nasza sąsiadka. Ta, która zaginęła 2 tygodnie temu. Jezu, jak to jest głupie w ogóle. Dopiero teraz się dowiadujemy o tym, że mają randomową sąsiadkę, która zaginęła 2 tygodnie temu. I nikt o tym nie wspomniał wcześniej nawet. Jezu, jak to jest po prostu leniwy scenariusz. Widać, że osoba, która pisała scenariusz, pisała go na kolanie 5 minut przed nagrywaniem chyba. To jest głupie. Plus, czy nikt z panów policjantów nie pomyślał sobie, że o, tutaj jest martwe ciało. To może zainteresujemy się tą kobietą, która też zaginęła 2 tygodnie temu i nie wiadomo, czy żyje. Może to też jakoś jest powiązane, nie? Nie płacą nam za to, panie komendancie? To dobra, to olejmy tą sąsiadkę, zajmijmy się tym martwym ciałem tylko. Skąd to wiesz? A nie mówiłam ci? Byłam rano u Heleny i zadzwonił jej syn. Wiesz, ten policjant powiedział, że to prawdopodobnie ona. Jezu, to straszne. Znaliście ją? To ma miejscowość. Zaraz się, kochani, dowiemy, że przy okazji to im ciocia też zaginęła 3 dni temu, ale nikt o tym nie mówi. Dowiemy się za 20 minut. Myśleliśmy, że wyjechała. A wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Że znaleziono ją dokładnie w tym samym miejscu, co poprzedniego. Kto mógł zrobić coś takiego? Nie wiem, ale ja zaczynam się bać. Spokojnie, na pewno nie ma czego. Ciężko było zachować spokój w takiej sytuacji. Byłem pewien, że zabójca grasuje w okolicy. Tylko pytanie, czy to był jego początek, czy koniec kariery. Ty, Bartuś, chyba inteligencik jesteś, że się domyśliłeś, że zabójca grasuje w okolicy, no nie? Czy domyśliłeś się po tym, że została zamordowana wasza sąsiadka? Czy może po tym, że znalazłeś ciało 50 metrów od domu? Po czym się tego domyśliłeś? Po trudnym dniu domownicy wcześniej położyli się spać. Bartkowi jednak sen z powiek spędza odkrycie kolejnego ciała. Nie śpisz? Nie mogę zasnąć. Wait, what the fuck? Czemu rodzice Bartusia pozwalają mu spać z dziewczyną, gdy oni są zaledwie płodami? Czemu mama Bartusia nie karmi go piersią? Przepraszam bardzo. Ej, Ewelina! Ewelina, obudź się! Ewelina! Co się dzieje? Chyba widzę mojego ojca. Poznaję go po kurtce. Co? Gdzie? Na zewnątrz. Kręci się przy szopie. No i o co ci chodzi? Akurat jak Ewelina wstała, to zniknął. Ale wcześniej go tam widziałem. Przed chwilą tam był, przysięgam. Jest już późno. Pewnie ci się wydawało. Nie, nie, Ewelina, jestem pewien, to był mój ojciec. Ja nawet słyszałem, jak on szedł do tej szopy, to on tak pod nosem przeklinał, że sąsiad ma nową kosiarkę. Po sytuacji, jaka miała miejsce w nocy, Bartek nie mógł zasnąć. Cały czas zastanawiał się, co jego ojciec robił w szopie. Mam teorię. Może tata Bartka, pan Michał, chodzi do tej szopy, żeby się wypłakać, wykrzyczeć z tego strasznego żywota z żoną, której nie kocha. Podobno w fabrykach Amazonu są takie skrzynki dźwiękoszczelne, do których wchodzą pracownicy, żeby się wypłakać i wykrzyczeć. Skoro w Amazonie działa, to może tutaj też? A ty co? Niewyspany? Niespokojna noc, nic więcej. Ty też? Ziewanie ojca uznałem za znak, że tamtej nocy nie spał. Przejęty jestem, rozumiesz, już 2 ofiary.
Nie mówmy o tym przy stole, proszę. Jeszcze inna teoria. Może ten stary robił dokładnie to samo, co mój stary robił w nocy, czyli siedział w garażu i segregował swoje przynęty na ryby całą noc. Ja nawet nie żartuję! Chciałbym, żeby to był żart, żeby to było śmieszne, haha, ale on to naprawdę robił. Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pod nieobecność rodziców Bartek postanawia sprawdzić szopę w poszukiwaniu śladów. Poszli? Tak. Jesteś pewna? Mam tylko 30 minut, zanim mała wróci z zakupów. Spokojnie, czekałam, aż zniknął z pola widzenia. Wciąż nie rozumiem, dlaczego obwiniasz o to wszystko ojca. Mówiłem ci już, że widziałem, jak wczoraj się tu szwendał przy szopie. No ale jesteś pewien? Było ciemno, może ci się wydawało. Tak, jestem pewien. Poza tym widziałeś, że dzisiaj rano ziewał, czyli nie spał. A do tego ta cała sytuacja z zapalniczką i to wszystko strasznie dziwne, nie daje mi spokoju. No dobra, miejmy to już ze sobą, sprawdźmy. Okej, rozejrzyjmy się, zacznijmy, co wygląda dziwnie. Nie widzę w kadrze butelki wódki. To jest dziwne. W jaki sposób stary spędza wieczory w tej szopie niby bez wódki? To jest strasznie podejrzane. W sumie wydaje mi się, że to nie jest w porządku. Ale ja muszę wiedzieć. Twoi rodzice są dla mnie dobrzy, a ty każesz poniekąd szpiegować mi twojego tatę. Zaraz tam szpiegować! Tylko udowodnić, że mój tata jest seryjnym mordercą, mordującym od 30 lat. Od razu szpiegować. Po prostu chcę się czegoś dowiedzieć. Tu nic nie ma. Zacząłem mieć wątpliwości. Myślałem, że może Ewelina ma rację i wcale nic tam nie znajdziemy. Chyba coś mam. Rozwij materiał. Co to jest? I to ma krew. O mój Boże. Polisz. Może sok malinowy? Kto wie? Może nalewka wiśniowa? Polisz! Krew. Rzeczywiście, co to? Nie wiem, pierwszy raz to widzę na oczy. Lepiej to zostaw. Jeśli to narzędzie zbrodni, zostawisz na tym swoje odciski palców. Cholera, masz rację. Przecież on tą całą figurkę już wymacał. Jego odciski są wszędzie. Więc o czym w ogóle mówicie? Jedyną już gorszą rzeczą, jaką mógłby zrobić teraz, to wzięcie tej figurki i po prostu wsadzenie sobie do mordy. Ale skąd to się tu wzięło? Myślisz, że to twój ojciec ją tu przyniósł? Mam nadzieję, że nie. Nie powinno nas tu być. Lepiej stąd chodźmy. Tak. Wtedy doszło do mnie, że w ten czy inny sposób mój ojciec miał coś wspólnego z morderstwami nad rzeką. Bartuś po prostu, dzieciaczek z miasta, w życiu nie pracował w szopie, tak? Jak swój ojciec na przykład. Ja jestem troszeczkę tyci chłopak ze wsi i mój tata zmuszał mnie, żebym chodził z nim do szopy czy do garażu i pomagał mu tam w różnych rzeczach, tak? Jakieś tam majsterkowanie czy coś w ten deseń. W takiej szopie to ja co 5 sekund się albo zaciąłem, albo młotkiem uderzyłem, albo nie wiem, ryjem walnąłem w jakąś belkę. Krew się lała strumieniami. Więc taka ścierka z paroma kroplami krwi w szopie, to nie jest dziwnego w sumie. Po odkryciu dokonanym w szopie Bartek chce powiedzieć o wszystkim matce i wspólnie z nią poszukać rozwiązania. Jesteś pewien? Jesteś pewien, że dobrze robisz idąc z tym do matki? A mi z tym na policję? No nie wiem, żebyś tylko nie zrobił niczego głupiego. Słuchaj, najprawdopodobniej znaleźliśmy narzędzie zbrodni, które może obciążyć mojego ojca. Musiałem powiedzieć mamie o tym, co znalazłem. Nie mogłem zostawić tego dla siebie. Szczególnie, że mogłem zostawić tam swoje odciski palców. A jakby kogoś bardzo interere, to ta figurka to była Temida, bogini sprawiedliwości. Taka ciekawostka. Poznałem po tym, że miała w ręce wagę. Bartek, Ewelina, co wy tu robicie? Mamo, musimy porozmawiać. Co się stało? Byliśmy w szopie i znaleźliśmy tam statuetkę. Ona była cała we krwi. Boję się, że to może być narzędzie zbrodni, którym zamordowano tych ludzi w lesie. Ale co to opowiadasz? Jaka statuetka? W szopie widziałem, jak tata ją tam zanosił w nocy. Jak to tato zanosił? Nie rozumiem. Normalnie. W nocy nie mogłem zasnąć, spojrzałem przez okno i zobaczyłem tatę, który szedł do szopy. Ale to niemożliwe. On całą noc spał w łóżku ze mną. Jesteś pewna? Spałaś. Mogłaś tego nie zauważyć. Poczekaj chwilkę. Halo? Czy dodzwoniłem się do pani Aliny Dymek? Tak, przy telefonie. Pani mąż został ponownie zatrzymany. Strasznie mi się podoba, że w tym kadrze widać, że ona z nikim nie rozmawia. Po prostu trzyma włączony telefon przy uchu. O Boże. O Jezu. To sobie widać, że to jest zablokowany ekran. Bartek z matką natychmiast pojechali na komendę. Ewelina czeka na nich pod gabinetem śledczego. Pojawiły się nowe, obciążające dowody. Niby jakie? Wydawało mi się, że wszystko zostało wyjaśnione, a pan mi nagle mówi o nowych dowodach. Z naszych źródeł wynika, że narzędzie zbrodni znajduje się w waszym domu. Co? Skąd wy to wiecie? Ale wasze źródła nie są wystarczającym dowodem, żeby aresztować mojego męża. W trakcie naszej rozmowy prowadzone jest przeszukanie waszego domu. Dostałem właśnie informację, że zabezpieczono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Ale jak w ogóle śmiecie wchodzić do mojego domu bez mojej zgody? Nie macie prawa! Spokojnie.
Mamy nakaz prokuratora. Jaki znów nakaz? Bartuś, nakaz prokuratora pozwala właśnie wejść do domu i przeszukać dom. Byś wiedział, gdybyś miał więcej niż 2 latka tylko. No cóż, nasz patrol zatrzymał pani męża, jak dojeżdżał do drogi ekspresowej. Sądzimy, że chciał wyjechać. Zatrzymaliśmy go. Panie, gdzie chciałem uciekać? Przy drodze ekspresowej jest sklep wędkarski z najlepszą przynętą. Pod komendą na Bartka i jego matkę czeka Ewelina. Chłopak nie może zrozumieć, dlaczego ojciec tak nagle, bez słowa, chciał opuścić miejscowość. To co zrobimy? Czekaj, a ta cała Mirella pomogła nam raz, może zrobi to znowu. Nie głupie, wiesz jak ją znaleźć? Bartek z Eweliną szukają gabinetu Mirelli Zdrój. Liczą, że kobieta ponownie pomoże im w wyciągnięciu ojca chłopaka z aresztu. Dzień dobry, możemy wejść? O co chodzi? Cieszę się, że panią widzę. Nazywam się Bartek Dymek, potrzebuję pani pomocy. Pamiętam cię. Mojego ojca znowu aresztowali. Mogłaby nam pani pomóc? Mojego ojca aresztowali, może nam pani pomóc? Może pani powiedzieć policjantom? Nie, nie, przestańcie policjanci. Przypominam, w świecie para dokumentów najwyraźniej to działa. Niech się przyzwyczaja do warunków, w jakich mu przyjdzie spędzić resztę życia. O czym pani mówi? Mój ojciec jest niewinny. Niewinny. Dobre sobie. Policja uważa go za winnego. Ja nic na to nie poradzę. Co pani zrobiła? O co w tym wszystkim chodzi? Ja? Ja nic nie zrobiłam. To nie mnie zatrzymano. Przepraszam, mogę wejść? Zapraszam cię, zapraszam. Nie mam więcej już dla was czasu. Ale ja muszę wiedzieć. Lepiej wyjdźcie, zanim wezwę policję. Proszę, proszę wyjść. Proszę, proszę wyjść. Jak się kłóciliście, zauważam jedno zdjęcie. Jakie zdjęcie? To zdjęcie. O cholera, czy to jest... Bez dwóch zdań. To jest ta statuetka z szopy. Ewelina odwaliła kawał dobrej roboty. Mieliśmy dowód na to, że Mirella miała narzędzie zbrodni w swoim posiadaniu. Dobra, wiem co z tym robimy. Idziemy z tym do mamy, ona na pewno będzie wiedziała co z tym zrobić. No bo pamiętajcie kochani, mama jest bardziej potężna niż policja. Co? Po co? Powinniśmy od razu iść z tym na policję. No dobra, zadzwonię do śledczego. Po telefonie Bartka śledczy niezwłocznie przyjechali pod kancelarię. U, panowie śledczy, jak szybko przyjechaliście. Czekałem tylko 11 godzin. Dzień dobry. Dzień dobry. U góry jest. Za mną. Dobra, to prawo. A co tutaj się dzieje? Zadzwoniliśmy na policję. A w jakim to niby celu? Pani Waza, to jest osoba odpowiedzialna za to wszystko. Nie bądź śmieszny, nie masz żadnych dowodów. Otóż mam, to zdjęcie, które znaliśmy w gabinecie tej kobiety. Na zdjęciu widzę statuetkę, czyli narzędzie zbrodni, które później jakiś student trafiło do mojego domu. Bartuś, jakbyś był więcej niż plemnikiem tylko, to byś wiedział, że to nie jest dowód, what the fuck? To może poszlaka być najwyżej. Dosyć, ty nie masz pojęcia o czym mówisz. Ty nawet nie wiesz, w jakim ja koszmarze żyłam. Życie z Władysławem było trudne. Surowy był nie tylko w sądzie, ale także w domu. Uuu, patrzcie kochani, scenariusz trochę jak w Scooby-Doo. Przyszli do tej pani, powiedzieli jej: pani jest winna! I ona zamiast iść w zaparte, że nie, nie jestem winna, nie macie żadnych dowodów, to ona od razu zaczyna im tłumaczyć, że tak, jestem winna. Władysław był strasznie złym mężem, musiałam go zamordować. Swoją drogą zegar naprawiłem, widzieliście? Działa znowu. Bierzesz sprawę bez konsultacji ze mną? Ale o co ci chodzi? Ja nic nie zrobiłam. Nie wytrzymam. On czasami nawet nie potrzebował powodu, żeby mnie uderzyć. Po prostu robił to z czystej przyjemności. Wszystko się zmieniło, jak poznałam Michała. Michał tak samo jak ja nie czuł się szczęśliwy w swoim związku. Szybko wpadliśmy sobie w oko i tak rozpoczął się romans. No nie trwał on niestety długo. Co tu się dzieje? Co to jest za fakt? Już nie. Kiedy Władysław nas przyłapał, bałam się, że zabiję Michała. W strachu chwyciłam pierwsze, co znalazłam. Jezus Maria, ona naprawdę jak w Scooby-Doo właśnie się przyznała do zamordowania kogoś. Jezu, głupie! Zrobiłam to pod wpływem emocji. Bałam się. Ale gdyby ta sytuacja się powtórzyła, to zrobiłabym to ponownie. Ten potwór zasłużył na to. Ale to nie wszystko. Ja nie zrobiłam tego sama. Jezu, jaka kanalia, jeszcze wsypuje innych. Najgorzej. Wy wiecie, co z takim się dzieje w więzieniu, no nie? No, ten, kurde. Już wtedy Michał był zakochany we mnie po uszy. Nie musiałam go nawet prosić, żeby mi pomógł.
sam zaproponował miejsce zakopania zwłok. To jest jaka 60. Problem pojawił się dopiero potem. What the fuck? Nie! Cholera, mamy problem. Szybko, gonią. Za dużo widziałem. A chociaż te grzyby, które zbierała, to sobie wzięliście je na później, na zupę czy coś? Chociaż coś mieliście z tego morderstwa? Nie zastanawiałam się długo. Musiałam zająć się świadkiem, a że cały czas przy sobie miałam tą statuetkę, to postanowiłam wykorzystać ją ponownie. Ale Michał nic nie powiedział. Zakujemy i wychodzimy. Masz prawo milczeć, cokolwiek powiesz może być użyte przeciwko tobie w sądzie. Tylko przypomnę, jaka ta pani jest głupia. Dosłownie nie mieli żadnego dowodu na nią. Ani jednego. To zdjęcie to było ledwo jakaś poszlaka. Jezus Maria, policja by jej nic nie zrobiła. Nic! Jezu, jaki tempak! Masz prawo do adwokata, jeżeli cię na niego nie stać, zostanie ci przyznany z urzędu. Zrozumiałaś swoje prawa? Rozumiem. Wychodzimy. Ale i tak mi wszystko jedno. Nie wierzy, że miała pani romans z moim ojcem. Serio, Bartuś? Tylko to wyciągnąłeś z tej historii? Ona przyznała się, że dwie osoby zamordowała. A ty nie możesz uwierzyć, że ma romans z twoim ojcem? Miałem nadzieję, że Mirella kłamie. W jednej chwili dowiedziałem się, że mój ojciec jest mordercą oraz że zdradza moją mamę. A ja tam morderca współudział. Następnego dnia Bartek wraz z matką, po wezwaniu przez śledczego, stawili się na komendzie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego znowu tutaj jesteśmy. Czy może pan to nam wyjaśnić? Dowody, które dostarczył pani syn, okazały się wystarczające, by powiązać panią Mirellę z druistymi zabójstwami. Pani Mirella w obecności dwóch funkcjonariuszy policji przyznała się do obu zabójstw, a teraz oczekuje na rozprawę w sądzie. A co z moim mężem? Jest wolny? No ta, na pewno. Jeszcze lizaka mu dadzą przy wyjściu w nagrodę. Pani mąż przyznał się do współudziału w zabójstwie i potwierdził historię pani Mirelli Zdrój. Jezu, to straszne. Mój mąż zrobił to wszystko? No, wszystko na to wskazuje. Chwileczkę, bo czegoś nie rozumiem. Dlaczego ta cała Mirella najpierw pomogła mojemu tacie, tylko po to, żeby później go za wszystko obwinić? Kiedy znaleźliśmy drugie zwłoki, na miejscu zbrodni ujawniliśmy ślady DNA prowadzące do pani Mirelli Zdrój. Just like that. Zaczęliśmy ją obserwować. Musiała wiedzieć, co się święci i chciała wrobić twojego ojca. Ciężko mi było się z tym wszystkim pogodzić. To okropne mieć takiego ojca. I teraz Bartuś na całe życie znienawidzi policję i będzie pisał na murach brzydkie napisy o policji. Nie wiem, jak ci to, Bartuś, powiedzieć, ale to nie jest wina policji, że twój tata jest w więzieniu. To wina twojego taty! Tato! Dla ciebie zrobiłbym wszystko. Michałek, tutaj twoja żona Alinka stoi obok. Opanuj się trochę. Kilka miesięcy później ojciec Bartka został skazany za współudział w morderstwach. Chłopak zdecydował się go odwiedzić. Ewelina czeka na niego w pobliżu więzienia. Hej, jak było? Daj spokój, strata czasu. No ale co się stało? Niepotrzebnie tu przyjechałem. No, powiedz mi. Kompletnie go nie poznaję, jakby był innym człowiekiem. No wiesz, minęło sporo czasu, na pewno go to zmieniło. Ty, Bartuś, nie wiesz, co oni robią w więzieniu takim ładnym chłopcom jak twój tata. Takie rzeczy potrafią zmienić człowieka. Myślę, że straciłem go już wtedy na komisariacie, kiedy nawet na mnie nie spojrzał. A zresztą więcej go nie odwiedzę. No rozumiem złość, ale nie możesz go przestać odwiedzać. A właśnie, że mogę. Zostawił mnie i mamy samych. Muszę wracać. Mama sobie nie radzi z tą sytuacją. Potrzebuje mnie. Jasne, ale jadę z tobą. Możesz na mnie liczyć. Wiem, dziękuję. Bartek Dymek podjął decyzję o studiach i wyjechał do dużego miasta. Jego związek z Eweliną wciąż trwa. Para planuje wspólnie zamieszkać. Alina Dymek rozwiodła się z mężem i przestała się z nim kontaktować. Chcąc uniknąć plotek ze strony lokalnej społeczności, wyprowadziła się do innej miejscowości. Michał Dymek wciąż przebywa w więzieniu. Mężczyzna uparcie próbuje skontaktować się z Mirellą. Mirella Zdrój została skazana na dożywocie. Kobieta nie odpisuje na listy Michała. Mogę powiedzieć, no miłość to jednak piękna rzecz. Tak piękna, że można zamordować dla niej. Dwa razy! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Na Karnum. Oj.
Jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego nowego Instagrama, lakarnum.pl, nowy, zupełnie piękny, piękny Instagram. Dzięki wielkie i do zobaczenia długo w następnym odcinku. Czołem! Ten taki odcinek taki, no, nawet ciekawy, no, spoko. Da radę przeżyć, ale mój umysł detektywa od razu mi podpowiedział, że to ja zamordowałem wszystkich.